moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzi, a dzisiejszy odcinek będzie specjalny, będzie wyjątkowy z tego względu, że dzisiaj kończę 32 lata, więc mam urodziny i w związku z tym postanowiłem przygotować materiał, w którym powiem Ci o 6 rzeczach, które bardzo mocno pomogły mi w moim życiu. Są to rzeczy, które spowodowały, że zacząłem zarabiać znacznie więcej, są to rzeczy, które spowodowały, że rozwinąłem firmę, że stałem się lepszym inwestorem i o tych rzeczach dzisiaj właśnie chciałbym Ci powiedzieć, a w związku z tym, że są moje urodziny, postaram się również opowiedzieć pewne historie z mojego życia, które lepiej będą obrazowały właśnie jak te umiejętności, jak te rzeczy wpłynęły na moją przyszłość. Więc serdecznie zapraszam do oglądania i standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę i napisz mi w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny odcinek. Punkt pierwszy. Niezachwiana wiara, że odniesiesz sukces. Nieważne w jakiej branży, nieważne w jakiej dziedzinie. Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz najpierw w to uwierzyć. Jeżeli w coś nie wierzysz, to prawdopodobnie tego nie osiągniesz. Nieważne, czy chcesz wejść na Mount Everest, nieważne, czy chcesz być najlepiej zbudowanym człowiekiem na świecie, nieważne, czy chcesz być bogaty, czy chcesz być inwestorem pokroju Warrena Buffetta, musisz wierzyć, że jesteś skazany na sukces. Będziesz miał różne sytuacje w życiu, będziesz miał lepsze chwile i gorsze chwile, ale jeżeli masz te gorsze chwile, to ludzie, którzy osiągają sukces, wierzą, że te chwile są im dane z jakiegoś powodu, po to, żeby ostatecznie odnieść sukces. Jeżeli pojawiają się jakieś trudności na Twojej drodze, to wierzysz, że zostały Ci dane po to, żebyś zdobył wiedzę, żebyś zdobył doświadczenie, żeby potem w przyszłości było Ci znacznie łatwiej. I zazwyczaj tak faktycznie jest. Więc ludzie, którzy osiągają sukces, wierzą, że im się uda. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, zapytałem mojego ojca: tato, jak być bogaty? Powiedział mi, że istnieją tylko dwie drogi. Punkt pierwszy, urodzić się w bogatej rodzinie. No a ja niestety nie urodziłem się w bogatej rodzinie. Punkt drugi, w dzieciństwie wykazywać pewne umiejętności, które już na wstępie pokazują, że masz potencjał, żeby być bogaty. Ja takich umiejętności i predyspozycji nie miałem, więc tak naprawdę ojciec popatrzył na mnie, powiedział: no, jeżeli będziesz prawnikiem lub lekarzem, to i tak będziesz dużo zarabiał, a że ze względu na to, że się dobrze uczysz, jest spora szansa, że faktycznie uda Ci się osiągnąć sukces właśnie na tym polu. No ale ja w pewnym momencie swojego życia powiedziałem sobie: okej, ja założę firmę, ja będę inwestował, ja będę zarabiał dużo pieniędzy i pomimo tego, że słyszałem zewsząd, od moich znajomych, od moich rodziców, od najbliższego mi otoczenia, że jest to niemożliwe, że to się nie uda, i ja głęboko wierzyłem i cały czas powtarzałem sobie w głowie: ja jestem na to skazany. Ja w pewnym momencie swojego życia udowodnię im, że się mylili. I okej, udało mi się. Z tego względu właśnie, że mam wiarę. A teraz mam wiarę na to, że będę kiedyś miliarderem i będę robił wszystko, żeby tym miliarderem się stać. Już nie interesuje mnie bycie bogatym. Nie interesuje mnie życie na pewnym poziomie, tak? Interesuje mnie to, aby być miliarderem. I jeżeli ja w to głęboko będę wierzył, to prawdopodobnie prędzej czy później to osiągnę, nie? Więc nieważne, co tak naprawdę chcesz osiągnąć. Czy chcesz być najlepszym, nie wiem, w strzelectwie sportowym, czy chcesz jeździć świetnie konno, tak? Musisz wierzyć. Musisz ty sam wierzyć w siebie i zdać sobie z tego sprawę, że na początku jest zawsze najtrudniej, bo nie ma wyników, nie ma efektów, nie ma potwierdzeń tej twojej wiary, tak? Ale najgorsze to jest to, że wszyscy około w Ciebie nie wierzą, ale jeżeli Ty będziesz wierzył w siebie, to prędzej czy później osiągniesz sukces. Zawsze tak jest. Punkt drugi to jest bardzo dobra pewność siebie. Musisz być naprawdę pewny siebie. Co oznacza w ogóle pewność siebie? Pewność siebie to jest brak wątpliwości. Więc w wszystkim, co robisz, musisz być mega pewny siebie. Widzisz, to nie jest tak, że z pewnością siebie się rodzimy. Ja na początku byłem bardzo nieśmiały. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, byłem chudy, przez co zawsze koledzy mi dokuczali. Pamiętam, że byłem bardzo nieśmiały. Pamiętam, że wątpiłem, że po prostu mi się uda. I musiałem tą pewność siebie zbudować. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, pamiętam, mając chyba z 15 lat, to było po prostu pójście na siłownię. Kiedy poszedłem na siłownię, to też nie było tak, że poszedłem od tak na siłownię. Pewnego dnia miałem taką sytuację, że koledzy mnie wyśmiewali, zakochałem się w pewnej takiej dziewczynie, tam gdy miałem 14 lat, nie? I wyśmiewali mnie, poniżali mnie przy innej i tak dalej, a ja nie byłem w stanie nic zrobić, bo byłem mały i chudy. Więc w tym momencie poszedłem na siłownię, zacząłem trenować. Co ciekawe, w bardzo krótkim czasie urosłem chyba tam z 15 czy 20 cm. To oczywiście był ten okres dojrzewania, a dodatkowo zdobyłem ponad 20 kg masy mięśniowej. Nie dość, że już byłem wysoki, bo teraz mam wzrost tam 189 cm, nie dość, że
byłem już wyższy niż większość moich tam znajomych, to jeszcze dodatkowo zdobyłem dużo masy mięśniowej, co spowodowało, że stałem się po prostu dużo silniejszy. Rosła moja pewność siebie. Wiedziałem, że dźwigam coraz to większe ciężary, wiedziałem, że jestem coraz to większy, silniejszy. Też automatycznie nie pozwalałem sobie na to, żeby ktoś w tym momencie mną gardził. Pamiętam też, kiedyś taka sytuacja była, że ci starzy znajomi też oczywiście próbowali swoich starych numerów i się im wtedy postawiłem. Kiedy się im postawiłem, wtedy skończyły się wszystkie moje problemy, więc automatycznie to jeszcze zaczęło wzmagać moją pewność siebie. Ale to była taka bardziej pewność siebie o to, że nie musisz się bać. Widzisz, ja pochodzę z bardzo niekorzystnego środowiska pod tym kątem, że osiedle, na którym mieszkałem, to było osiedle fanatyków Rucha Chorzów i na tym osiedlu się tak naprawdę skupiało wszystko. Tam mieszkali najwięksi pseudokibice, tam zawsze były zadymy i tak dalej, nie? Więc generalnie niefajne środowisko pod tym kątem, więc osoba, która jest tam niepewna siebie, która jest słaba, chuda i tak dalej, to zawsze będzie w tym momencie poniżana i traktowana jako gorsza. Co nie powinno w ogóle mieć miejsca, szczególnie kiedy jesteś młody, kiedy kształtuje się twoja psychika, ale niestety tak było w moim wypadku. Pewność siebie to nie jest coś, co przychodzi tak. To jest po prostu eliminowanie wątpliwości. W biznesie, czy tam w inwestowaniu, ta pewność siebie jest bardzo ważna. Nie będziesz w stanie nikogo przekonać, klienta do tego, że ma od ciebie kupić. Musisz być 100% przekonany. To bardzo widać mocno przy rozmowie telefonicznej z klientem. Jeżeli chcesz domknąć klienta, a ty nie wierzysz w swój produkt, nie wierzysz, że ci się uda, nie wierzysz, że go sprzedasz, to prawdopodobnie go nie sprzedasz. Więc najpierw musisz przekonać siebie i musisz być w 100% pewny siebie, że sprzedajesz najlepszą rzecz na świecie. I w tym momencie wszystko pójdzie gładko. Pewność siebie to jest coś, co się tak naprawdę trenuje. To jest coś, nad czym po prostu trzeba pracować. Ona rośnie oczywiście z czasem i będziesz miał większe sukcesy, tym będziesz bardziej pewny siebie. Zobacz sobie Arnolda Schwarzeneggera w filmie Pumping Iron, tak? Który mówi o jego życiu. Jaki on był tam pewny siebie, ta pewność siebie od niego tryskała. On powiedział kiedyś, że on wygrywa ze swoimi przeciwnikami, zanim wejdzie na scenę. To samo powiedział Mike Tyson. Powiedział: jedno spojrzenie, a ja wiem, że wygrałem już tą walkę, tak? Bo był tak pewny siebie, a ludzie się bali. Więc osoba, która jest pewna siebie, ma znacznie łatwiej w życiu. W ogóle ciekawa sprawa, ponieważ ja mojej córce już od dziecka przekazywałem pewne moje podejście do życia i kiedyś była taka sytuacja, że ona sobie tam chodziła na jakieś tańce, chodziła tam chyba na 3 czy 4 treningi, potem 2 tygodnie czy tam 3 tygodnie w ogóle nie trenowała i oni mieli wystąpienie, zawody, bo była chora, nie? No i przychodzi i pani mówi, czy ona w ogóle zna układ. Ona mówi, że nie zna układu, ale ona chce zatańczyć na tych zawodach, nie? Pani powiedziała, że mamy my zadecydować jako rodzice, czy ona się czuje na tyle pewnie siebie, żeby wyjść na scenę i tańczyć tak jak inne dzieci. I ja zapytałem moją córkę, jak oceniasz swoje umiejętności w skali od 1 do 10, jeżeli chodzi właśnie o ten taniec. Odpowiedziała mi 11. Mówię, no to nie ma problemu. Już wiesz, że powinnaś wystąpić. I ona sama w sobie zbudowała to przekonanie, że jej się uda. Kiedy miała to przekonanie, automatycznie weszła na scenę i robiła dokładnie to samo, co inne dzieci i wyszło to po prostu rewelacyjnie. Ale to jest po prostu takie przekonanie wewnętrzne, że możesz wszystko, że dasz radę, że pomimo różnych przeciwności po prostu ci się uda. Punkt trzeci to jest skupienie. Skupienie to jest bardzo ważna umiejętność. Skupienia uczę się od lat. To nie jest takie proste. Dzisiaj bardzo mocno pomaga mi medytacja, bardzo mocno pomaga mi trening strzelecki, kiedy trzeba się skupić, kiedy trzeba panować nad oddechem, kiedy trzeba po prostu oczyścić głowę i tak dalej. Ale skupienie to nie tylko takie rzeczy. Skupienie to przede wszystkim wybranie sobie jakiegoś celu w życiu i trzymanie się go. Podporządkowanie wszystko, całego życia właśnie pod ten cel. Więc kiedy ja na przykład byłem otyły i postanowiłem, że schudnę, to się na tym skupiłem. Skupiłem się na diecie, na ćwiczeniach, na zdobyciu odpowiedniej wiedzy i wszystko robiłem, absolutnie wszystko, żeby mi się udało. Tworzyłem sobie odpowiednie warunki, żeby mi się udało, więc musisz się na tym skupić. Tak samo w biznesie. Obierz jeden kierunek. Nie próbuj złapać 30 strok za ogon. Wybierz sobie jeden biznes, jedną niszę, skup się na tym i działaj właśnie, żeby po prostu osiągnąć sukces na tym polu. Więc musisz się skupić. Firmy, które osiągają największy sukces, to są firmy, które potrafią osiągnąć właśnie odpowiedni stan skupienia. Mówiłem kiedyś o takiej książce Jima Collinsa od dobrego do lepszego, o, tak się nazywa ta książka. I tam właśnie tam są opisane firmy, które osiągnęły ogromny sukces. I te firmy, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ są sobie na rynku na przykład 3 albo 4 firmy, które robią to samo, zarabiają tyle samo i w pewnym momencie jedna firma eksploduje i zaczyna zarabiać więcej. I ta książka mówi o tym, dlaczego ta firma osiągnęła sukces. Jednym z właśnie z tych powodów jest to, że oni skupili się na jednej rzeczy, na jednym segmencie klientów albo na jednym jakimś wspaniałym produkcie i dzięki temu, że skupili się na rozwijaniu tego,
to mogli być w tym najlepsi, a gdy mogli być w tym najlepsi, to też zaczęli zarabiać znacznie więcej. Więc to jest bardzo ważne, żeby skupić się i nie tylko właśnie skupić się w życiu codziennym, być bardziej produktywnym, nie rozpraszać się, ale przede wszystkim również skupić się w biznesie na tym, żeby po prostu osiągnąć sukces w danym segmencie rynku. Punkt czwarty to nic innego jak nauka. Widzisz, ja zawsze bardzo dobrze się uczyłem. To jest kwestia też mojej mamy, która od dzieciństwa mnie pilnowała, która bardzo kładła duży nacisk na naukę, na edukację. To była u niej lekka przesada. Ja pamiętam, że nie do końca dobrze to wspominam. Ale dzięki temu, że moja matka bardzo mocno kładła nacisk na naukę, też bardzo szybko przyswajam informacje, bardzo przyswajam szybko wiedzę. Ja przeczytam książkę i ją praktycznie pamiętam na pamięć. To nie jest kwestia tego, jeżeli nigdy się nie uczyłeś, jeżeli nigdy się nie rozwijałeś, to nie jest tak, że przeczytasz książki i będziesz pamiętał praktycznie na pamięć. Ja jak na przykład uczyłem się na studiach, to powiedziałem ci, na której stronie co jest. Czyli po prostu taka pamięć fotograficzna, ale to się po prostu rozwija z latami, jak cały czas czytasz, jak cały czas się uczysz, jak cały czas ten mózg jednak stymulujesz. I teraz, co jest dla mnie bardzo ważne, to we wszystkim, na czym mi zależało, zawsze szukałem wiedzy. Czyli jeżeli chciałem być lepszy na siłowni, chciałem mieć większą masę mięśniową, lepsze docięcie, to czytałem absolutnie wszystko w tym temacie. Poświęciłem pół roku, rok, dwa lata. Oczywiście trenowałem, ale w międzyczasie cały czas się szkoliłem. Jeżeli chciałem rozwinąć biznes, interesowałem się marketingiem, czytałem wszystko. Do dzisiaj zresztą czytam wszystko na temat marketingu, co jest bardzo ważne dla mnie, nie? Ale oczywiście też musisz umieć selekcjonować wiadomości. I kiedy na przykład chciałem być inwestorem, zacząłem inwestować, ale też czytać, uczyć się o inwestowaniu. We wszystkim, na czym mi zależało, w czym chciałem osiągnąć sukces, zawsze zdobywałem wiedzę. Zawsze uważałem, że wiedza jest potęgą. I potem ludzie się mnie pytają, jak to się dzieje, że zakładasz firmę, po roku twoja firma przekracza pierwszy milion. Jak się domyślasz, oczywiście miałem swoich mentorów, którzy przyspieszyli to wszystko lata świetne, ale po drugie, dlatego, że ja usiadłem, tak, i czytałem każdego dnia mnóstwo informacji. Na przykład Warren Buffett czyta od 600 do 700 stron każdego dnia. To oczywiście wymaga umiejętności szybkiego czytania. Bill Gates czyta każdego dnia, więc wszyscy ci ludzie, którzy osiągnęli sukces, zawsze chcieli zdobywać wiedzę. Nawet jeżeli nie mogli tej wiedzy zdobywać z książek, bo na przykład nie było takiego łatwego dostępu do książek, to szukali instynktownie mentorów. Więc jeżeli chcesz osiągnąć w czymkolwiek sukces, potrzebujesz odpowiedniej wiedzy. A jeśli potrzebujesz wiedzy, to kliknij link poniżej, który znajduje się pod tym nagraniem. Zapraszam do moich miesięczników, gdzie w bardzo niskiej cenie udostępniam co miesiąc odpowiednią porcję wiedzy, która pomoże Ci się jeszcze szybciej rozwijać. Więc pamiętaj o tym, że wiedza jest bardzo ważna. I nie mówię tego dlatego, że mam tam jakiś miesięcznik, który możesz sobie kupić, bo możesz lub nie. Ja nie wiem, nie wzbogacę się na tym miesięczniku. Bardziej to jest pewna strategia, która pozwala mi utrzymywać klientów przy marce. Ale zawsze zdobywaj wiedzę. Wiedza to jest potęga. Wiedza powoduje, że wiesz, jak potem rozwiązywać pewne problemy, bo już gdzieś o tym przeczytałeś. Staraj się uczyć na błędach, niekoniecznie swoich. Punkt piąty to jest wytrwałość. Jest to bardzo ważna umiejętność. Możesz nauczyć się języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, jeżeli każdego dnia będziesz się uczył tylko 10 słów i zobaczysz sobie jakiś jeden filmik na YouTubie, tak? I po jakimś czasie tego języka się nauczysz, prędzej czy później. Ale problem polega na tym, że ludzie nie są wytrwali. Oni nie będą mieli motywacji, żeby robić to każdego dnia. Jak ja ważyłem tam praktycznie 110 kg i chciałem schudnąć do 6-paka, to nie było to proste, bo każdego dnia musiałem trzymać dietę, każdego dnia musiałem liczyć kalorie i każdego tam, powiedzmy tam 3 czy 4 razy w tygodniu musiałem trenować siłowo i dodatkowo uprawiać jakieś tam cardio, nie? Więc musiałem pilnować tego wszystkiego, żeby osiągnąć sukces. Tak samo jest w biznesie, tak samo jest w inwestowaniu. Musisz być wytrwały. Zobacz, ja nie mam żadnego specjalnego talentu. Pewnie większość z Was to zauważyła, że nie prezentuje się jakoś super przed kamerą. A to, co teraz się robi przed kamerą, to w jaki sposób teraz się prezentuje, to są lata świetne. Bo jakbym Ci pokazał moje pierwsze materiały, które były nagrywane 11 lat temu, to była to istna tragedia. Po prostu po pewnym czasie zdobywasz też pewne umiejętności i pewną wprawę. Popełniam błędy językowe. Widzisz, ja generalnie mówię gwarą, a tylko do jakichś tam nagrań albo w rozmowie z klientami mówię tak czysto po polsku, w języku polskim, bo normalnie posługuję się gwarą. Od dziecka się posługiwałem gwarą i wszyscy tutaj znajomi posługują się gwarą. Więc też mam po prostu pewne wpadki językowe. Mówię trochę inaczej, muszę przemyśleć swoje zdania i muszę tak jakby tłumaczyć, wiesz, jak ktoś mówi po angielsku, to, a jest Polakiem, to on musi sobie to w pewien sposób układać te zdania, tak? Te zwroty w głowie. I tak samo ja mam, tylko że ja to mam z gwarą, nie? Czyli muszę to przetłumaczyć z gwary na tak język polski w swojej głowie. Więc mam pewne ograniczenia, ale to mi w żaden sposób nie przeszkadza, bo ja jestem wytrwały. Ja nagrywam od chyba roku, czy tam 2 lat już, 2 razy w tygodniu nagrania na YouTube'a.
Dlatego też te nagrania pojawiają się regularnie. I tutaj chodzi o wytrwałość. Ja osiągnę swój sukces prędzej czy później. Ja zrobię ten srebrny przycisk prędzej czy później. Ja w pewnym momencie zrobię złoty przycisk prędzej czy później, ale muszę być wytrwały. I wytrwałość to jest naprawdę bardzo ważna umiejętność, której ludziom teraz bardzo często brakuje tej umiejętności. Jest to bardzo ważna umiejętność. I teraz tak. Możesz być lepszy ode mnie, możesz być silniejszy, mądrzejszy, możesz być naprawdę dobry, dużo lepszy, mieć talent, ale ja Cię pokonam na dłuższą metę. Dlaczego? Ponieważ ja będę trenował więcej, ciężej, będę wytrwały. Będę wstawał każdego dnia, będę wstawał przed Tobą, będę chodził spać później niż Ty i będę wykorzystywał każdy swój czas, żeby być lepszy. Rozumiesz? Ja wygram nie dlatego, że mam jakiś talent, tylko dlatego, że będę bardziej wytrwały i będę bardziej chciał. Jeżeli poczytasz sobie biografię ludzi sukcesu, to właśnie to jest ta rzecz, która ich wszystkich łączy. Wytrwałość. No i punkt szósty. Nie próbuj być doskonały. Widzisz, doskonałość jest tak naprawdę przereklamowana, czego nauczyłem się dopiero po wielu, wielu latach. Nie musisz być tak dobry jak twój najlepszy mentor. Możesz być tylko w 90% tak dobry jak on i mieć wyniki, tak? Co więcej, możesz mieć pewne umiejętności, których on nie ma, więc możesz go prześcignąć. Nie bój się popełniać błędów. Błędy są naturalną częścią gry. W jaki sposób się zdobywa doświadczenie? Doświadczenie zdobywa się właśnie przez błędy, przez to, że popełniasz porażkę za porażką, przez to, że popełniasz błąd za błędem, tak? Przez to właśnie osiągasz sukces, przez to właśnie zdobywasz doświadczenie. Ludzie mówią, gdybym nie popełnił tych wszystkich błędów, to byłbym znacznie dalej. Nie, gdybyś nie popełnił tych wszystkich błędów, nie miałbyś odpowiedniego doświadczenia i nie byłbyś znacznie dalej, więc musisz popełniać błędy, nie próbuj być doskonały. Cały czas się ucz, traktuj błędy jako część tej gry, jako sposób, który pozwala Ci się rozwijać. To jest tak, rozwijasz się, kiedy popełniasz błędy, więc popełniaj błędy, daj sobie taką możliwość. Mam nadzieję, że ten specjalny odcinek był dla Was bardzo pomocny, bardzo interesujący. Jeżeli tak, daj mi łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz, o czym mam nagrać kolejny materiał. A teraz chciałbym Cię zaprosić do materiału, w którym powiem Ci, w jaki sposób rozwijać własny biznes. Serdecznie zapraszam do oglądania, trzymaj się, pozdrawiam, Adrian Kołodziej.